A Mordocheusz nie kłaniał się Hamanowi, mimo tego, co robili inni, nawet jego rodacy. I właśnie taką postawę powinniśmy przejawiać. Musimy złożyć swe życie w ręce Jehowy. Musimy mocno trzymać się jego praw i zasad, tak jak to robi wielu naszych braci w innych krajach. Bez względu na to, jakie próby są jeszcze przed nami, możemy je znieść. Możemy być przekonani, że w odpowiednim czasie Jehowa zapewni nam wyzwolenie. I to w sposób, który przekracza nasze wyobrażenia. Bracie Tadeuszu, naprawdę potrafisz podnieść człowieka na duchu. Teraz wszyscy musimy zdobyć się na odwagę. Właśnie dlatego tym bardziej musimy polegać na Jehowie. Wiecie co? Pomódlmy się do Niego o taką odwagę, jaką mieli Mardocheusz i Estera. Tadeuszu, to może Ty posłużysz modlitwę? Oczywiście. Słychać, przedstawienie to poruszyło nasze serca. Dziękujemy braku Pietrowskiemu oraz tym osobom, które włożyły dużo wysiłku w przygotowanie przedstawienia. Wszyscy mogliśmy wyciągnąć cenne wnioski dotyczące odwagi i wiary. A teraz, kochani, z jeszcze silniejszym postanowieniem, by zachować niezłomność, powstańmy proszę. I zaśpiewajmy Jehowie pieśń numer 27, noszącą tytuł Stań po stronie Jehowy. Potem następująco możemy wysłuchać ogłoszenia. Pieśń 27. Głoś radosną wieść
Jezusa Chrystusa, niech świat dowie się. Nie bój się diabła, ani jego złych dróg, ufaj Jehowie, on będzie cię wiódł. Choć nas niewielu, a liczny jest wróg, Jah nas wybawi od trwóg. Stań po stronie Boga i zaszczyt ten ceń. Krocz drogą światłości, już nie cofaj się. Mów więc o wolności, głoś radosną wieść o władzy Chrystusa. Niech świat dowie się. Chcielibyśmy teraz wysłuchać ogłoszenia. Każdy może zadawać radości płynące z dawania pod względem materialnym. Do czego zachęca list drugi do Koryntian, 9 rozdział, 7 werset. Gdyby ktoś chciał w ten sposób wesprzeć naszą ogólnoświatową działalność kaznodziejską, może wrzucić datek do którejś ze skrzynek rozmieszczonych na całym obiekcie. Można też przekazać datek za pomocą karty płatniczej. Punkt z czytnikiem karty znajduje się w 4 miejscach. Takie punkty są, tak mówiąc szczerze, w każdym narożniku tego stadionu na pierwszym piętrze. Prosimy już o zajęcie miejsc. Przez ostatnie dni rozkoszowaliśmy się wspaniałą ucztą. Nadszedł czas na ostatni punkt programu kongresu pod hasłem Słowo Boże jest prawdą. Wysłuchajmy z uwagą, co powie nam brat Vivian Moritz w przemówieniu pod tytułem Pozostawajmy niewzruszenie utwierdzeni w prawdzie. Zapraszamy zatem Was do otwarcia tego listu, drugiego Piotra, odczytamy kilka wersetów. Dlatego zawsze będę skłonny przypominać Wam te rzeczy, chociaż je znacie, jesteście niewzruszeni utwierdzeni w prawdzie. Dlaczego potrzebujemy przypomnień, nawet jeśli jesteśmy niewzruszeni utwierdzeni? Because it takes effort to remain in the truth. Bo mocne stanie w prawdzie wymaga sporego wysiłku. You may be perfectly set now, but will you be next year? Możemy być teraz, w tym momencie niewzruszeni utwierdzeni, ale co będzie z nami za rok? So it takes effort and it takes care of the question. Więc takie mocne trzymanie się prawdy wymaga sporego wysiłku i błogosławieństwa Duchowego. And that's one reason why we have convention practices. To jest jedna z przyczyn, dla której organizujemy kongresy takie jak ten. Has this convention today helped us set you more firmly in the truth? Czy ten kongres, który się już zbliża do końca, pozwolił Wam mocniej stanąć w prawdzie? He will not go out of that book of life, the names of those who
acknowledge his name before the Father. Możemy znaleźć taką myśl, że takiego imienia takiej osoby, która mocno trzyma się prawdy, na pewno ono nie zostanie wymazane z czymś. So we want to be like Jesus was, not like Satan. Dlatego zależy nam na tym, by przypominać Jezusa, a nie Szatana. Jesus said of him, he did not stand fast in the truth. O diable powiedział, że nie trwał mocno w prawdzie. He's a liar. Był kłamcą. And he was in the truth, but he was mistaken. Był w prawdzie, ale w niej nie pozostał. So, what could happen to us? Co zatem, jakie niebezpieczeństwo nam może być? Well, we don't want to be like him. Nie chcemy przypominać Szatana. And that's why we... Kilka przypomnień, co może nam zagrażać? Hebrews chapter 2, verse 1. Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 1. It says we could easily drift away. Grozi nam uniesienie z prądem. Now, drifting away doesn't mean leaving. Uniesienie z prądem nie oznacza odwrócenia się i odejścia. We can drift without even noticing it. Ale ktoś może być unoszony z prądem, nawet tego nie zauważając. Then suddenly find that we're far away. I nagle okazuje się, że jesteśmy już bardzo, bardzo daleko. Hebrews chapter 3, verse 12 talks about drawing away. Hebrajczyków 3:12 mowa tam jest o oddalaniu się od Boga. And if we elect faith, that's what could happen to us, it says. Takie niebezpieczeństwo nam grozi, jeśli brakuje nam, nie dostaje nam wiary. Drawing away means we back away. We withdraw. Oddalanie się oznacza, że to my podejmujemy decyzję, robimy krok wstecz. Other things could draw us away, so there's James chapter 1, verse 14. Również inne rzeczy mogą nas oddalać od Boga, na przykład w liście Jakuba 1:14 czytamy. He says we could be drawn out and enticed by wrong desires. Tam jest mowa o tym, że mogą nas pociągnąć złe pragnienia. Ephesians chapter 4, verse 14 says we could be tossed about by wrong teaching. W Efezjan 4:14 czytamy, że mogą nami miotać zwodnicze nauki. By the trickery of men. Pochodzące od podstępnych ludzi. Colossians chapter 2, verse 8 says apostates could carry us on. W Kolosan 2:8 czytamy, że podstępcy mogą nas uprowadzić. And Jesus warned about being shaken off our foundation. A w tym rozdziale Łukasza Jezus ostrzega nas przed wstrząsami, którymi są różnego rodzaju próby. So what can we do to make sure none of those things happen to us? Co możemy zrobić, żeby takie niebezpieczeństwo nam nie zagraża? What can help us to do what 1 Corinthians 16:13 says? Co może nam pomóc zrobić tak, to o czym czytamy w 1 Korintian 16:13? Says stay awake. Chodzi tam o to, by zachować czujność. Stand firm in the faith. Stać niewzruszeniem w wierze. Carry on as men. I podążać dalej. Grow mighty. I wzrastać w sile. So what can help us to do that? Co nam może tym pomóc? Well, let's go back to 2 Peter chapter 1. Powróćmy do drugiego listu Piotra, rozdział 1. We read verse 12. But let's go back to verse 10. Odczytaliśmy już werset 12, ale powróćmy na moment do wersetu 10. 2 Piotra, rozdział 1, werset 10. Peter says, for this reason, brothers, dlatego bracia, for what reason? Dlaczego? Well, he's just been telling us that if we don't have strong faith, and we don't have these qualities he's just described, then we won't be strong. Piotr sugeruje tutaj, że jeśli nie mamy silnej wiary, rozwinęliśmy silnej wiary i chrześcijańskich przymiotów, to grozi nam duże niebezpieczeństwo. So for this reason, brothers, he says, dlatego wprowadza, dlatego bracia, follow on in your utmost to make the calling and choosing of you sure for yourselves, for if you keep on doing these things, you will by no means ever fail. Dlatego bracia, tym bardziej róbcie wszystko, co możecie, aby utwierdzić te powołanie i wybranie, bo jeśli będziecie to czynić, na pewno nie upadniecie. Verse 11, in fact, thus there will be richly supplied to you the entrances of the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. I w 11 wersecie czytamy, tak bowiem zostanie wam szczodrze udostępnione wejście do wieczno trwałego Królestwa naszego Pana i Wybawcy Jezusa Chrystusa. Now that's a good prospect, isn't it? To bardzo piękna perspektywa. But he said we're going to have to work it. Ale znajdujemy tutaj też myśl, że musimy nad tym ciężko pracować. Do your utmost. Jak czytaliśmy, róbcie wszystko, co możecie. That's maybe as much as you possibly can, isn't it? A to oznacza wytężanie wszystkich swoich sił.
And right after that, he said, that is why I am disposed always to remind you. I dalej jak czytaliśmy w 12 wersecie 5, dlatego zawsze będę skłonny przypominać wam. And verse 13, he says, I consider it right as long as I am in this tabernacle to rouse you up. A służy to temu, byśmy by nam to było wypełniało ciało. And then the exit now. Chodzi także o posłuszne stosowanie się. So where do we get these reminders today? Gdzie zatem dzisiaj możemy znaleźć tego typu przypomnienie? We have a lot of them. Bardzo dużo tego typu przypomnień słyszeliśmy na tym zgromadzeniu. And where do they come? Skąd pochodzą te przypomnienia? Well, we need to have faith. Tak czy inaczej, każdemu z nas potrzebna jest wiara. Do you have faith? Czy wy macie taką wiarę? In what? A w co wierzysz? Where do you have faith in the Bible? Na pewno okazujecie wiarę w Biblii. The Bible is God's word. Biblia jest Słowem Bożym. Is there anything in the Bible that would mislead us? Czy w Biblii możemy znaleźć cokolwiek, co byłoby dla nas mylące, zwodnicze, albo coś, co nawoływało w nas do zdrowego postępowania? Nie ma niczego. To jest księga natchniona przez Boga i pożyteczna dla Boga. Dlatego pokładamy pewną ufność w Słowie Bożym. A czy pokładamy ufność w samym Jehowie? Bible says he is the God of truth. He cannot lie. W Biblii czytamy, że Jehowa jest Bogiem prawdy. Nie może kłamać. Psalm 31 verse 5 says he is the God of truth. W Psalmie 31 verse 5 czytamy, że jest Bogiem prawdy. Titus 1:2 says he cannot lie. Tytusa 1:2 Bóg nie może kłamać. So does Hebrews 6:18. Podobna myśl znajduje się w Hebrajczyków 6:18. So we can trust Jehovah that he will actually do what he said. Możemy zatem ufać we wszystko, co wiedzą Jehowa. He's always done the best thing. Do tej pory zawsze tak postępował. So he's giving us lots of proof that he will do what he says he will. Dostarcza nam zatem wystarczająco dużo dowodów, że zrobi to, co zapowiedział. So we trust him and we trust his word in the Bible. Dlatego ufamy samemu Jehowie i jemu natchnionemu słowu. You have faith in Jesus. A czy pokładamy wiarę w Jezusa? Jesus said, I am the way and the truth and the life. Jezus sam powiedział, że jestem życiem, drogą i prawdą. No one comes to the Father except through me. Nikt nie przychodzi do Ojca, jeśli nie przeze mnie. That's in John 14, verse 6. To jest Ewangelia Jana 14:6. And in John's Gospel, Jesus is called the true light. W Ewangelii Jana Jezus jest nazwany prawdziwym światłem. True bread. Prawdziwym chlebem. True food. Prawdziwym pokarmem. And he said he was the true wine. I sam powiedział sobie, że jest prawdziwą winorośką. So we have faith in him too, don't we? Dlatego pokładamy też wiarę w Jezusa. And we listen to what he says and pray him. Słuchamy Jego przypomnień i odnosimy się do nich posłusznie. In addition to that, we try our best to imitate. Oprócz tego staramy się ze wszystkich sił naśladować. So we have faith in Jehovah God, in His Word, the Bible, in His Son. A zatem okazujemy wiarę w Jehowę, Jego Słowo, Jego Syna. What about the faithful and discreet slave? A co możemy powiedzieć o wiernym i roztropnym niewolniku? Well, that slave is appointed to feed us with the truth. On został wyznaczony, by karmić nas słowami prawdy. Is he doing that? Czy tak postępuje ten niewolnik? Yes, indeed. Zdecydowanie tak. What wonderful spiritual is in his publications? Pomyślmy o nowych publikacjach, które są nam udostępnione. The regular food we get through our watchtower. Jak regularnie korzystamy z pokarmu duchowego na strażnicy. A magazine, a meeting in the congregation. Pokarmu na łamach czasopism, a także udostępnionego na zebraniach, na większych zgromadzeniach. And first in the chapter 4, verse 6 says, w pierwszym do Tymoteusza 4:6 możemy przeczytać, if we follow that, we'll be nourished with words of the faith and of the fine teaching. Czytamy, że jeśli będziemy korzystać z tego wszystkiego, będziemy dobrze odżywieni pod względem duchowym. You have faith in the faithful and discreet slave. Czy zatem pokładamy wiarę wiernego i roztropnego niewolnika? What about if they speak to them? Jak wtedy się zachowuje? Jaka jest nasza reakcja? Well, that happened in Jesus' day. Taka sytuacja miała miejsce w czasach Jezusa. In John chapter 6 it tells us that Jesus was telling people. W 6 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że Jezus rozmawiał z ludźmi. He was telling them they had to eat his flesh or they wouldn't get life. Dał im takie polecenie, że mają jeść. Żeby otrzymać życie, muszą spożywać tego ciała, życie do krewu. A ludzie byli wstrząśnięci. Przecież to oznacza kanibalizm. Then Jesus said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. A
A Jezus im powiedział wprost, że nie macie życia, nie ma od was życia, jeśli nie spożywacie mojego ciała i nie pijecie mojej krwi. W tym momencie Jezus nie wyjaśnił dokładnie, o co mu chodziło. Ale w Jana 6,66 czytamy, że wiele uczniów, słysząc te słowa, opuściło Jezusa. Powiedzieli, że te słowa są szokujące. Jak można tego słuchać? A jak Jezus zapytał 12 apostołów, czy wy też macie zamiar odejść? Co powiedział Piotr? Do kogo pójdziemy? You have signs of everlasting life. Ty masz wypowiedzi życia wiecznego. You are the one with the truth. To ty znasz prawdę. Nobody else has it. Nikt inny nie posiada takiej znajomości prawdy. Now who made the right decision back then? Kto zatem w tamtym momencie podjął właściwą decyzję? Those who left or those who stayed? Ci, którzy odeszli, czy ci, którzy pozostali? You know, those who left lost Adam's privilege of possibly ruling with Christ in heaven. Zwróćmy uwagę na to, że ci, którzy zdecydowali się wtedy odejść, w tym momencie utracili możliwość panowania z Jezusem, bo zaufali własnemu zrozumieniu. W momencie, kiedy Jehowa poprzez swój kanał łączności przekazał im coś, co w danym momencie nie byli w stanie zrozumieć. Warto sobie zatem, bracia, zadać takie pytanie. Kto dzisiaj przekazuje nam prawdę? Which organization in the world tells its members to keep secular employment in its place? Która organizacja powtarza swoim członkom, miejcie właściwy stosunek do pracy zawodowej, byście na pierwszym miejscu mogli stawiać sprawy pracy? Which organization in the workers in the world is consistently telling the truth about homosexuality? Jaka organizacja konsekwentnie mówi prawdę o homoseksualizmie? About premarital sex. O seksie przedmałżeństwie. About abortion. O aborcji. About blood. O krwi. And a whole host of other things. I o całej rzeszce różnych innych rzeczy. The religious leaders go along with what people want. Przywódcy religijni w tym świecie często mówią to, co akurat w danym momencie ludzie chcą słyszeć. We are listening to Jehovah and his reminders. A my słuchamy przypomnień od Jehowy. And that's what we gain when we come to conventions and we attend our meetings. Przekonujemy się na to, tej prawdzie na nasze zebrania, na nasze kongresy. It's a sacrifice to isn't it sometimes? Oczywiście czasem wiąże się to z ofiarnością, którą musimy przejawić. You had to travel a little further than you normally do to this convention. Niektórzy z was musieli pokonać na ten kongres drogę znacznie dłuższą niż to było z minionych lat. But was it worth it? Ale czy było warto? Sometimes I wonder, they say, well, you know, we just got some new information. And
Czasem bracia mają takie podejście, no przyszła jakaś nowa informacja, jakieś oświetlenie, no i to się nie zgadza z tym, co mówiliśmy wcześniej. Czy to znaczy, że niewolnik przekazuje nam niewłaściwe nauki? Zgodnie ze słowami Jezusa, niewolnik miał przekazywać duchowy pokarm we właściwym czasie. Sam Jezus powiedział swoim uczniom, że mógłby powiedzieć znacznie więcej, ale w tym momencie nie byli na to gotowi. Więc zdarza się taka sytuacja, że dowiadujemy się czegoś nowego, co rewiduje nasze wcześniejsze zrozumienie. Is that weakening your faith in Spain? Czy taka sytuacja osłabia naszą wiarę w niewolnika? Well, it shouldn't. Nie powinno tak. Why not? Dlaczego? Because if the light is going to increase, then we're going to learn new things all the time. Bo jeśli zgodnie ze słowami Biblii światło ma być coraz jaśniejsze, to musimy się dowiadywać nowych rzeczy. Pomyślcie, jak wiele nowych rzeczy będziemy poznawać w nadchodzącym tysiącleciu. And will we know everything then? Czy wtedy też wszystko będziemy wiedzieć? No, there'll be more things after that. Nie, nie będą lepiej. Po tym tysiącleciu znowu będą nowe rzeczy. Nigdy nie będziemy w stanie wiedzieć wszystkiego. None of what we've known before is ever going to stay like this. Ale nic z tego, co wiedzieliśmy wcześniej, żadne nasze wcześniejsze zrozumienie nie było dla nas szkodliwe. Sometimes it's even protective. A w wielu sytuacjach ono służyło nawet naszej ochronie. Jakże zatem jesteśmy wdzięczni, że Jehowa prowadzi nas w kierunku, który On uważa za słuszny, a nie który jest słuszny według nas. Czy nie jesteśmy wdzięczni za tego typu kierownictwo? Rozumie, że przed rodzicami stoi bardzo trudne zadanie. What about the very young ones?
A co może powiedzieć o bardzo małych dzieciach? What about those who are too small yet to read? Co powiedzieć o dzieciach, które są jeszcze zbyt małe, by mogły czytać? Well, you'll be happy to know that Jehovah has something for them too. Z przyjemnością chcemy powiedzieć, że Jehowa przygotował również coś dla nich. Here's a new brochure called My Bible Lessons. Z przyjemnością ogłaszamy wydanie nowej broszury zatytułowanej Uczę się w Biblii. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, to dobrze, że nam to, że ten Bible says, listen to the counsel and become wise.